województwa lubelskiego. Prowadzimy wraz z żoną 30-hektarowe gospodarstwo ekologiczne. To gospodarstwo jest certyfikowane już od 1995 roku. Mamy dosyć taką złożoną w tej chwili produkcję roślinną, zbożowo, warzywniczo, zielarską. No i reprezentuję też lubelski oddział Stowarzyszenia Ekoland, Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland. Może na początek powiem o tym, że sam fakt spotkania się rolników już jest bardzo ważny. My tak naprawdę w ostatnim czasie bardzo mało się spotykamy. A kiedy ludzie się spotykają, no to są jakieś inicjatywy, są pomysły i coś się zaczyna kręcić. I to jest może taki punkt pierwszy. A druga sprawa, no to na pewno jest ta dyskusja nad tą deklaracją praw chłopów. Jest to nowy temat i właśnie chciałem usłyszeć, jakie jest zdanie innych organizacji i zobaczyć, czy uda nam się wypracować jakieś wspólne stanowisko, żeby nasze władze zainteresować tym tematem i żeby nasze władze podczas głosowania nie były też obojętne na ten temat i później byśmy nie słyszeli takich głosów, że tak naprawdę to nie wiadomo, o co chodzi. Także mam nadzieję, że tutaj wypracujemy jakieś wspólne stanowisko, które będziemy mogli przedstawić w naszych ministerstwach. Będziemy mogli naszym właśnie decydentom opowiedzieć o tych naszych organizacjach, o deklaracji praw chłopów i dlaczego to jest dla nas ważne. I będziemy oczekiwać zajęcia konkretnego stanowiska i później rozliczenia się z tego. Prawdę mówiąc, z tym tematem się zetknąłem dosyć niedawno i nie zdążyłem się może bardzo wgłębić. Natomiast to, co do tej pory już przyswoiłem, no jest zbieżne z moimi poglądami. Uważam, że to jest ważne, aby ta grupa społeczna nie była dalej marginalizowana, a tak się niestety dzieje na całym świecie. I nie dotyczy to tylko krajów tak zwanego trzeciego świata, czy biednego południa, jak to się zwykło mówić, ale te problemy są bardzo blisko nas, chociażby za granicą, na Ukrainie, czy tak jak słyszeliśmy w innych krajach tutaj Europy Środkowej, czy bardziej wschodniej. Ale to też się dzieje u nas. Jest coraz większa presja na to, żeby to koncerny decydowały o tym, co mamy jeść, jakie nasiona mamy siać, jakie rośliny uprawiać i tak dalej. Coraz więcej ingerencji, coraz większa presja na nas, właśnie rolników, chłopów. Dla nas jako właśnie rolników jest ważny dostęp do ziemi, takie właśnie prawo do ziemi, bo w końcu no, jesteśmy jakimiś tubylcami. Urodziliśmy się w jakimś miejscu, wychowaliśmy się, pochodzimy z gospodarstw, nasi ojcowie, dziadowie gospodarzyli na tej ziemi. I my byśmy też chcieli gospodarzyć i z nadzieją patrzeć na przyszłe pokolenia, które będą miały warsztat pracy, nie będą ograbione z tego warsztatu. Druga bardzo ważna kwestia to jest swobodny dostęp do nasion, do wymiany tych nasion, swobodne decydowanie o tym, co chcemy uprawiać, co dalej się z tym dzieje na przykład. To też jest ważne. Myślę, że to są dla nas jako rolników dwie najważniejsze kwestie, bo w tej chwili jest ogromna presja na to, żeby właśnie zawłaszczyć rynek nasion, a jeżeli mamy nasiona, to mamy później władzę nad żywnością, tak? Jeżeli decydujemy o żywności, no to kontrolujemy społeczeństwo, całe społeczeństwo. No, jestem lokalnym liderem, do stowarzyszenia należę od 1995 roku. Na początku, powiedzmy, byłem bardziej obserwatorem, później bardziej się angażowałem w pracę właśnie zarządów, tworzenie struktur lokalnych, regionalnych i uważam, że w ogóle jakbyśmy tak bardziej ogólnie spojrzeli na rolę organizacji pozarządowych, organizacji rolniczych w Polsce, to jest w tej chwili bardzo palący problem, żeby te organizacje naprawdę stanowiły jakąś siłę w społeczeństwie. My musimy być zdecydowanym głosem, musimy tak przedstawiać swoje stanowisko, żeby ci, którzy decydują o polityce rolnej, liczyli się z nami. No niestety w tej chwili obserwuje się to, że te organizacje są bardzo rozdrobnione. Mamy dużo organizacji nawet związanych z rolnictwem ekologicznym, za którymi tak naprawdę stoi po kilkanaście osób. Często te organizacje nie potrafią się ze sobą komunikować, porozumieć, wypracować wspólnego stanowiska. No i to jest właśnie przykre, bo jeżeli spojrzymy na naszych sąsiadów, powiedzmy rolników ekologicznych w Niemczech, z którymi mamy kontakty, no tam są bardzo duże, silne organizacje. Jeżeli taki przedstawiciel idzie na jakieś spotkanie, czy to w parlamencie, czy do lokalnych władz, no to z nimi się liczą po prostu, bo wiedzą, że za tym liderem stoi ogromna masa ludzi. Ludzi, którzy są zdeterminowani, którzy wiedzą, czego chcą, znają swoje prawa i to jest ważne. Uważam też, że
każda organizacja powinna mieć rozbudowane struktury regionalne. Nie może być tak, że jest jakaś władza centralna i tam kilka osób decyduje o tym, co ma się dziać, a reszta to są tylko szarzy członkowie, którzy często tak naprawdę nie wiedzą, co ta góra robi. Muszą być te struktury. I te struktury właśnie są odpowiedzialne za to, żeby lokalnie wśród samorządowców też lobbować za naszymi prawami. No na pewno obrona ziemi. To, czy my gospodarzymy metodami ekologicznymi czy konwencjonalnymi, no to mamy ten sam warsztat ziemi, wspólny warsztat. Tak się składa. I żadna opcja polityczna czy żaden rząd nie jest w stanie tego zmienić. W dalszym ciągu będziemy gospodarzyć na tej samej ziemi. I to jest chyba taka główna płaszczyzna. I jeżeli rolnicy ekologiczni, konwencjonalni zrozumią, że mogą utracić swoją ziemię, dostęp do ziemi, to jest płaszczyzna do wspólnego działania. To jest pierwsze spotkanie, trudno coś jeszcze wyrokować. Na pewno są tu różne środowiska. Jest dużo ludzi zapalonych, tak zwanych zapaleńców, którzy chcą coś robić, którzy próbują swoich sił właśnie w rolnictwie. Często nie pochodzą z gospodarstw rolnych, to są ludzie z miasta. Mamy tu też tak zwanych rasowych rolników, którzy dziada, pradziada gospodarzą na tym swoim kawałku ziemi. Nie wiem, być może ta mieszanka właśnie wytworzy jakąś nową jakość. Jak to się mówi, potrzebna jest nowa krew często. No może my jesteśmy już często uwikłani w jakieś spory personalne czy takie ideologiczne, a tu uważam, że jest coś nowego. Jeżeli się też skoncentrujemy na tej deklaracji praw chłopów, to może zrozumiemy, że nasze lokalne takie nieporozumienia, niesnaski to jest taki drugi plan, a są ważniejsze sprawy do załatwienia, które dotyczą nas wszystkich i powinniśmy się w tym jednoczyć właśnie. Suwerenność żywnościowa. Ostatnio wybudowaliśmy piec chlebowy. Wypiekamy chleb, który moja żona robi z naszych mąk. Te mąki pochodzą z zbóż, które rosną na naszych polach. To jest suwerenność żywnościowa. Możemy też innych ludzi tym zaszczepić. Teraz zresztą w ogóle obserwuję taki powrót do własnego wypieku chleba. Oczywiście to jest jeden z takich drobnych aspektów, powiedzmy. Szerzej na to patrząc, chodzi o to, żebym ja jako rolnik mógł zaopatrywać jak najbardziej lokalną społeczność. My część swoich produktów sprzedajemy bardzo daleko od naszego domu. One wyjeżdżają też za granicę, jadą gdzieś tam w daleki świat, nawet nie wiemy, gdzie ostatecznie ten końcowy konsument się znajduje, w jakim języku on mówi, tak? Może chcielibyśmy, żeby więcej tych produktów lokalnie zostawało, żeby lokalna społeczność konsumowała to, co my uprawiamy na naszej ziemi. Dzisiaj dużo się mówi o tak zwanej tej stopie ekologicznej, czy tym śladzie, który zostawiamy, tak? Ślad węglowy, czy jakby to nie nazwać, czyli paliwa, które spalamy, żeby przewieźć tirem te nasze surowce w jedną stronę, później gotowe produkty wracają z powrotem. Później są rozwożone z tych centrów logistycznych gdzieś tam po marketach, tak? No to na pewno nie jest suwerenność. Druga sprawa, coraz częściej obserwujemy, że ta żywność, którą gdzieś tam znajdujemy na półkach sklepowych, to tak naprawdę jest anonimowa. No nie wiemy, skąd to pochodzi, gdzie to ziarno wyrosło, gdzie te warzywa były uprawiane, w jakich warunkach. No my dążymy do tego, żeby właśnie zawężać ten krąg zakupów, żeby to było jak najbliżej nas. Oczywiście, jeżeli to jest możliwe, to w jakości ekologicznej. W naszym domu przykładamy do tego coraz większą wagę. Dużo produktów kupujemy, czy też wymieniamy się z naszymi znajomymi rolnikami ekologicznymi. Dla nas to jest bardzo ważne. Ważne jest też, żeby kupując dobra dla nas, powiedzmy, pospolite, ale dla innych ludzi na naszej planecie być może ekskluzywne, żeby zwracać też uwagę na to, czy podczas produkcji tych dóbr nie niszczymy tych lokalnych społeczności, nie niszczymy środowiska naturalnego i nie odbieramy też dostępu do ziemi, tym drobnym chłopom, bo często ta żywność, która jest u nas w Europie, bo my już należymy do tej bogatszej części Europy, no często pochodzi właśnie z tych krajów południa, gdzie niestety z człowiekiem się nikt nie liczy. Tam są ogromne latyfundia, które produkują tą anonimową żywność. I my też nie możemy bezkrytycznie w sklepie sobie robić zakupów i nie mając nawet żadnej refleksji, skąd to pochodzi, jaką to naprawdę ma cenę, bo często te bałamutne hasła o
niskich cenach niestety nie pokazują prawdziwej ceny tej żywności. Bo tą prawdziwą cenę często nie my płacimy, konsumenci Europy Zachodniej czy Środkowej, ale płacą ją te lokalne społeczności, które są pozbawiane właśnie dóbr naturalnych, ograbiane są. Nie będzie lekko. Często jak pracujemy na gospodarstwie i ktoś mówi, że jest ciężko, no to ja mam na to takie powiedzenie, jak chcesz lekko, no to lepiej zatrudnić się w banku. Tam jest fajnie, klimatyzacja, fajne dziewczyny dookoła i w ogóle pieniążki się przewracają. W rolnictwie jest ciężko, nie ma co się oszukiwać. Natomiast jest to duże wyzwanie i jest to przygoda. Ja akurat podjąłem taką decyzję, że chcę to w życiu robić i nie żałuję tego, nigdy nie będę żałował raczej. Jest to fajna przygoda i uważam, że robię to, co lubię. Realizuję się w tym. Mam też wpływ na otaczającą mnie rzeczywistość. Mogę świadomie kształtować krajobraz. W tym sensie świadomie, że powiedzmy, mogę zdecydować, czy wyciąć zadrzewienie śródpolne, czy je powiększyć. Czy zadbać o jakieś oczko wodne, czy po prostu je zasypać, albo zniwelować grunt i uprawiać tam zboża, tak? Chcę być też świadomym rolnikiem, który świadomie czerpie ze środowiska. Dla przykładu mogę powiedzieć, że ostatnio dużą uwagę przykładamy do jakości naszych gleb. Robimy regularnie próby glebowe. Obserwujemy, czy ta żyzność nam spada, czy się powiększa, jaką próchnicę mamy w glebie, jaką zawartość składników mineralnych. To wszystko jest dla nas istotne, dlatego że kiedyś usłyszałem taki fajny tekst o tym, że rolnik ekologiczny szczególnie, powinien dążyć do tego, że żeby ziemię, na której gospodarzy, którą otrzymał od swoich przodków, przekazał swoim następcom w lepszej kondycji, niż właśnie on przejął. I ta zasada tak jakoś podziałała na mnie, że teraz coraz większą wagę przykładam do tego.